Atak, zmowa, pomówienie. Tak komentuje ostatnią interpelację Grzegorza Gorlu, suwalskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości, Bożena Kamińska, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. Przypomnijmy, że na ostatniej sesji radny poruszył sprawę organizacji i finansowania Muszelek Wigier. To coroczny Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca dla Dzieci i Młodzieży. Radny dowiedział się, że organizatorem festiwalu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego, na czele którego do niedawna stała Bożena Kamińska, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury i posłanka Platformy Obywatelskiej. Przyznał, że ta informacja wywołała u radnego zdziwienie. Z dokumentów, do których dotarł, wynika, że stowarzyszenie pobiera od uczestników opłaty, tak zwane wpisowe i pieniądze za noclegi. W festiwalu uczestniczy około 1000 dzieci. Stowarzyszenie ma zadbać m.in. o zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. SOK natomiast ma zadbać m.in. o nagrody i zaplecze techniczne. Jednocześnie miasto przekazuje do SOK-u około 90 tysięcy złotych na organizację festiwalu, a wśród kosztów też pojawia się sprawa noclegów. W związku z tym radny prosił prezydenta o wyjaśnienie całej sytuacji. Chciał wiedzieć, czy prezydent skontrolował stowarzyszenie w zakresie pozyskanych środków tytułem wpisowego i czy wymienione środki nie trafiają do podziału między jego członków. W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, stwierdził, że w jednostkach podległych miastu powinna być przejrzystość wydawania pieniędzy, a tego w SOK-u nie ma. Dziś sprawę skomentowała Bożena Kamińska. Stwierdziła, że taka wypowiedź to nic innego jak tylko atak, który ma ją zdyskredytować przed wyborami. Dyrektor SOK-u, tak samo jak Grzegorz Gorlo i Czesław Renkiewicz, zabiega o fotel prezydenta Suwałk. Bożena Kamińska widzi w całej sprawie zmowę mężczyzn, aby babę zabić, aby nami nie rządziła. Jednocześnie zapewnia, że rozliczenia Muszelek Wigier są uczciwe, transparentne i czytelne. Jak widzę, jest tu zmowa mężczyzn, żeby, jak ktoś mi to przekazał, babę zabić albo po prostu nie pozwolić jej, żeby nami rządziła. Dokładnie tak cytuję wypowiedzi niektórych panów z sesji. Widzę, że wokół mojej osoby ciągle szuka się na siłę jakiś przytyczek, które są związane albo z Muszelkami Wigier, które są bardzo transparentne, bardzo transparentnie rozliczane włącznie z wykazem wszystkich wydatków, a nawet panie z kontroli kserowały wszystkie rachunki z tym związane i faktury. Wyjaśniła także sprawę kosztów zakwaterowania. Jak powiedziała, w festiwalu uczestniczą goście z miast partnerskich i to ich koszt pobytu pokrywa SOK, a nie koszt uczestników, którzy uiszczają opłaty. Są wypisywane wymiany podczas roku i między innymi w tamtym roku gościliśmy zespół z Grand Sandu z Francji i musieliśmy go zakwaterować, wyżywić przez cały tydzień, odebrać ich i to są koszta związane tak naprawdę z gośćmi z zagranicy, w szczególności z gośćmi, z którymi współpracujemy albo miasto prowadzi partnerską wymianę. W ocenie Bożeny Kamińskiej taka wypowiedź może wprowadzić Suwalczan w błąd i postawić stowarzyszenie w negatywnym świetle. Zapewniła, że jego członkowie pracują społecznie i nie biorą z tego tytułu żadnych pieniędzy. Wyjaśniła, że stowarzyszenie organizuje festiwal, bo jest pomysłodawcą tej imprezy i SOK nie chciał odbierać członkom prawa do autorstwa tej inicjatywy. Ja rozumiem, że to łatwo można ludzi wprowadzić w błąd, jeżeli ktoś nie jest w środku. Dla mnie jest bardzo przykro, bo stowarzyszenie funkcjonuje 25 lat. To są ludzie, którzy pracują tam społecznie. Nikt tam nie pracuje na etacie. I ludzie, którzy zbierają się przy organizacji dużego wydarzenia, bo widzą sens pracy na rzecz dzieci, na rzecz młodzieży. Mało tego, jest to jedna z niewielu imprez naszego miasta, która promuje nasze miasto w telewizji, bo telewizja od wielu lat przyjeżdża na koncert galowy, który jest potem pokazywany w naszej telewizji. Pracują społecznie, a im się teraz chce udowodnić, że oni próbują zrobić na tym jakiś interes. To jest skandaliczne, bo ja bym chciała i zaprosiła tutaj pana Gorla, żeby taką imprezę i taki festiwal jeden po pierwsze wymyślił, po wtóre zorganizował, a po trzecie zapraszamy, niech poprowadzi taką imprezę i zobaczy, jak to wygląda od środka, bo tylko mogą takie rzeczy opowiadać osoby, które w życiu na rzecz tego miasta nic nie zorganizowały i nie zrobiły. Kamińska ustosunkowała się również do pytań, które radny przytoczył w kwestii związku jej męża z ubezpieczeniem SOK-u i ustawionymi w jednostce automatami samoobsługowymi. Wyjaśniła, że firma męża przejęła automaty od firmy, która ustawiała swoje jeszcze w zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury poprzedniku SOK-u. Co do ubezpieczeń, SOK podpisał 20 umów ubezpieczenia, w tym dwie z firmą związaną z mężem dyrektor. Bożena Kamińska zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Również z tymi ubezpieczeniami, panie redaktorze, Suwalski Ośrodek Kultury na przestrzeni ostatniego okresu podpisał 24 umowy ubezpieczeniowe. W tym dwie są dotyczące firmy, z którą mój mąż współpracuje, ale on nie podpisuje żadnych umów. To jest kolejne pomówienia. Jest 20 innych umów, które są podpisywane z innymi osobami, z innymi firmami, bo my zawsze robimy rozeznanie rynku i
wybieramy najtańszą ofertę, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Więc tu jest kolejne pomówienie bijące w moją tutaj osobę.